Cześć, witajcie. Ciasna łazieneczka, mała ciasna łazieneczka, ale taki test dzisiaj w tym pomieszczeniu, które wykańczam, które remontuję. Testujemy sobie przystawę wibracyjną Sandy i dzisiaj na temat tej przystawy dwa słowa, nie będzie omówienia tego i tak dalej, chcę się skupić na tym, co robię, pokazać Wam jeszcze trochę narzędzi, taki mikro, mini vlog, powiedzmy, z budowy się nam zrobi po raz kolejny. Więc słuchajcie, światło jest na maksa do bani, ustawione do pracy, więc sorry, że mi tutaj przypala, pewnie tu jest gdzieś ciemno. Nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że słuchajcie, przetestowałem przystawę, jeszcze Wam nakręcę jakieś ujęcia pewnie z tego. Przystawa, która ma średnicę 180 mm, można ją użyć jako transport do płytki i od razu potem sobie zawibrować płytkę z klejem na przykład na ścianie. Przy pracy z przystawą wibracyjną możemy sobie pozwolić czasami na smarowanie tylko na przykład zębem płytki, bo klej podczas wibracji, zresztą beton też, potrafi się wytrącić trochę tego rzadszego materiału, taka no powiedzmy nie woda, ale coś rzadszego wychodzi, klej się rozrzedza podczas wibrowania, beton też, on wchodzi we wszystkie miejsca, nie? Jak wibrujemy beton z klejem jest to samo, czyli on bardzo dobrze zwiąże nam z podłożem i czasami może być tak, że będziecie po prostu smarować podłogę zębem, płytka, przywibrujecie to i to jest po temacie, nie? Nie trzeba na płasko smarować wtedy płytki, ale to czasami i dobrze jest zawsze to sprawdzić, każdorazowo każdą płytkę spróbować jedną na próbę, podnieść, oderwać, czy jest ok i potem już według tego, co sobie ustalicie tej technologii pracować. Jeżeli nie macie pewności albo chcecie no, na 100% bez jakiegoś kombinowania, sprawdzania, smarujemy minimum milimetr, 2 mm. Jedną stronę na płasko, drugą grzebieniem, albo dwa grzebienie też można. Z tym, że grzebienie, pamiętajcie, powtarzam już chyba po raz kolejny, układamy od jakiegoś czasu zębem równolegle. Już nie na krzyż, tylko równolegle. I przystawą wibracyjną bardzo fajnie to zawibrujemy, że to powietrze się wydostanie i odpowiednio płytka będzie podlana po prostu klejem. Dzisiaj o tym specjalnie nie rozmawiamy. Mówimy o samej przystawie, która sprawdza się bardzo dobrze i nawet takie dość duże ilości kleju potrafiłem na podłodze akurat wypchnąć może spod płytki. W jednym miejscu miałem w rogu, tam gdzie statyw stoi teraz, taką historię, więc trzeba było ładnie ten klej wywibrować, żeby on wyszedł, żeby płytka mi siadła do jakiegoś tam poziomu. Natomiast pamiętajcie, że jeżeli w ten sposób pracujecie, to o tyle, o ile się da, czyli maksymalnie staramy się pozbyć kleju pomiędzy płytki a ściany. Podłoga, ściana, pomiędzy płytką a ścianą pół centymetra powiedzmy i raczej bez kleju, żeby to mogło sobie tam zapracować. Tutaj akurat na podłodze było 9 płytek położonych. Taka duża łazienka. Na ścianie będzie 12, bo mamy 6 i jeszcze planuję tutaj wrzucić 6 płytek. Dobra, płytki są cięte, ale nie są fazowane, więc dlatego też tak dość gęsto sobie to klipsuję. System SVP-nowa, natomiast gęsto ja mam tak, że ja po prostu nie oszczędzam tych klipsów, ja po prostu walę do bólu ile wlezie, nie? Jeżeli widzę, że płytki są krzywe, to czasami dam, nie wiem, nawet raz więcej, jeżeli trzeba, ale żeby mi to złapało, bo jakby no nie prostuję tam, nie wiem, pół centymetra czy ileś, nie? Raczej chodzi o jakieś tam pół milimetra, że na przykład środkiem jedna płytka jest wybrzuszona, druga jest płaska, nie? To żeby to fajnie spiąć na płytkach, które nie są fazowane, no to czuć, nie? Po prostu takie mikro niuansy. Tym bardziej, że czasami po wyschnięciu klej potrafi wciągnąć, na przykład na jednej płytce, a druga zostanie. Też się tak zdarzało i to potem po nocy są różnice w poziomach. Dobra, bramki mam jakiegoś dziwnego pochodzenia, to są półtorówki albo milimetrowe, a dystanse daje 2 mm na tych płytkach. Klej to jest Geoflex Atlasa, żółty. On jest chyba do 70 na 70, a ja kleję 60 płytki. 60 na 60. I dzisiaj sobie jeszcze testuję taki grzebyk Atlasa. Spoko. To jest coś podobnego jak pace, które mamy do no na przykład do suchej zabudowy, czy to z Marshalla, czy to z olejnika, czy z level 5. to to jest podobny produkt. Rączka skórzana, bardzo ładna stal, złota powiedzmy, no, brązowa, złota, ząbek 10×10 i to jest chyba 350 grzeby, taki dość duży. Kielenkę, mam tutaj kielenki, które też testuję, bo nie miałem okazji jeszcze. Fajne narzędzia, fajnie zrobione. To jest pewnie pod innymi markami również dostępne, natomiast to są akurat, tu piszę, narzędzia profesjonalne Tytan i marka Instar, polski producent. Testuje się, sprawdza się, na razie bardzo fajnie, ładnie zespawana kielenka, nie można narzekać, dobrze leży w dłoni. I mój ulubiony nożyk, który używam sobie zawsze do smarowania, szpachlowania klejem, zagładzania kleju również. Mam jeden taki do kleju i też polecam, bo to jest fajny temat, czy to do kleju, czy to do siatki, czy podłogę trzeba, czy ścianę przesmarować, no to to jest spoko temat. Dobra, dwa lasery jadą dzisiaj. Nivel robi nam poziom i jest przesuwany na tyczce Pichera. Z tyłu mamy laser Pro, który nam daje płaszczyznę i od razu zaświeciłem drugą płaszczyznę, żeby wymierzyć kąt, bo tu chcę mieć idealny kącik, ponieważ będzie tutaj kabinka, nie? No i tyle. Pewnie dzisiaj go zgaszę, ale zostawię go, nawet nie będę ściągał, bo następny dzień, dzisiaj nie będę tego robił. Może coś powycinam jeszcze, będzie następna ściana robiona, ta albo ta, ale znaczniki już mam, także do tego układam i tym laserem od razu sobie wyznaczyłem kąt. Dźwięk trochę dzisiaj testuję, bo no, światło kiepskie, ale dźwięk po raz pierwszy bezprzewodowo jest zapisywany w kamerze. No bo sobie kupiłem w końcu mikrofony bezprzewodowe. Akurat padło na markę RODE, czyli te same mikrofony, które od początku używam. Jestem z tego zadowolony. U mnie się to sprawdza, nie cuduję, nie kombinuję. System bezprzewodowy. Można podpiąć kabelek z mikrofonem, można działać tak, z taką broszką powiedzmy, nie? Jak kto lubi. Można w tym przypadku, ten system, który ja mam, rozmawiać dwie osoby i to też będzie testowane. Jak będę miał jakiegoś gościa specjalnego, to podepnie się osobę do drugiego kanału i wtedy zobaczymy, czy to będzie prawy, lewy kanał, czy to będzie razem zmiksowane, że w obydwu, powiedzmy, głośnikach będzie słychać dwie osoby naraz. W tym filmie to wszystko. Życzę Wam jak zwykle miłej pracy. Trzymajcie się, hej!